otwieramy kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. Już, żeby nie tracić czasu, to przechodzę do pierwszego pytania. Pan Tomasz Kartasiński. Panie Stanisławie, co pan sądzi o wypowiedzi pana Jacka Bartosiaka w rozmowie o renesansie geopolityki w sprawie stosunków Polski i USA? No nic nie sądzę, bo nie znam tej wypowiedzi, także nie chcę tutaj improwizować, bo jeszcze bym coś tutaj przeinaczył, przekręcił. Dopiero by pan Bartosiak mi uszł na tak, a tak to jestem asekurowany. Pan Paweł Domański. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Może wie pan, kto stoi za gazetą Polityka? Ostatnio redaktor naczelny Jerzy Baczyński powiedział takie słowa na temat Janusza Korwin-Mikkego. On uzupełni lukę po pani Krystynie Pawłowicz z nawiązką. Można nazwać ich oryginalnymi, czy ludźmi, którzy się niespecjalnie kontrolują i nie zamierzają kontrolować, i oni to do Sejmu wniosą. Ale czy to jest jakaś nowa jakość polityczna? Nie mam takiego wrażenia. Czemu jest, mówi pan Baczyński, czemu jest taka niechęć i pogarda w stronę pana Korwin-Mikkego? Oni nawołują do tolerancji, a tak jakby sami plują jadem na lewo i prawo. Życzę dużo zdrowia i dziękuję za poprzednie odpowiedzi. No, pan Baczyński, trzeba wiedzieć, kim jest pan Baczyński. Otóż pan Baczyński został zarejestrowany jako tajny współpracownik służb bezpieczeństwa. I to jest odpowiedź na pytanie, kto stoi za tą gazetą, bo to jak już ktoś raz wdepnął w takie rzeczy, to już się za nim ten smród ciągnie do końca życia, a czasami nawet i dłużej. Myślę, że poza tym, że tutaj jest kontrolowany pan Baczyński, myślę, że nie ma racji, kiedy mówi, że Janusz Korwin-Mikke uzupełni lukę po pani Pawłowicz. Pani Pawłowicz dała się poznać jako osoba bezkompromisowa i energiczna, ale myślę, że styl wypowiedzi pani Pawłowicz i Janusza Korwin-Mikke jest trochę inny. Korwin-Mikke ma większe skłonności do wypowiadania się merytorycznego, a mniejsze do emocjonalnego. Tymczasem takie odnosiłem wrażenie, że u pani Krystyny bywało odwrotnie. Więc to jest jednak różnica. A szkoda, że pan Baczyński jest tak mało spostrzegawczy, że takich różnic nie zauważa, bo to no, redaktor naczelny pisma, który nazywa się Polityka, i takie gafy, no mój Boże, nieprawdopodobne. Wydaje mi się, że dlaczego taka niechęć i pogarda? No dlatego, że Konfederacja reprezentuje zupełnie inny model państwa niż ten, jaki jest wyznawany przez wszystkie pozostałe cztery ugrupowania parlamentarne. No i przede wszystkim niechęć budzi taka partia, takie ugrupowanie jak Konfederacja budzi niechęć, bo oni zapowiadają, że nie będą tutaj wypłacali, nie będą się licytowali, kto tam więcej pieniędzy budżetowych wypłaci, tylko nie będą odbierali. No a jak nie będą odbierali, to są większe szanse na taki budżet zrównoważony, nawet kto wie, na zmniejszenie długu publicznego, a przynajmniej kosztów jego obsługi. No to lichwiarska międzynarodówka też nie jest zadowolona z obecności takiego ugrupowania w Sejmie, a pan Baczyński po prostu się słucha. No, jak się słuchał kiedyś, to tak samo się słucha i teraz, i stąd ta niechęć i pogarda. Pan Michał Krajewski. Dzień dobry. Jaka jest pana ocena postaci Stanisława Augusta Poniatowskiego? Życzę 100 lat w zdrowiu. No, najkrócej bym powiedział, że ambiwalentna, dlatego że z jednej strony Stanisław August Poniatowski był taką kreaturą Katarzyny II. No i dla przeprowadzenia jego elekcji sprowadzono z familia Czartoryskich, sprowadziła do Polski wojska rosyjskie, które później nie chciały już stąd wyjść. Ale z drugiej strony jest taka książka
Stanisława Cata Mackiewicza, właśnie pod tytułem Stanisław August, w której on tam pokazuje, i to dosyć przekonująco, że Stanisław August, chociaż był kreaturą Katarzyny, chociaż tutaj dla jego elekcji wojska rosyjskie zostały sprowadzone, to jednak próbował ratować państwo przed śmiercią, często w dramatycznych okolicznościach. I na przykład w liście, bo on korespondował z taką panią Joffrin, która była mieszczką wtedy francuską, ale zapraszała filozofów na obiady, a tam wydaje się, że te obiady były dobre. W związku z tym korespondował z nią Stanisław August. Ona nawet jakieś długi podobno mu tam pomogła spłacić, co go uratowało przed więzieniem za długi, jak jeszcze nie był królem oczywiście, tylko tam taką niższą rangę reprezentował. No więc on do tej pani Joffrin pisze po jakimś takim dramatycznym przejściu, już nie pamiętam jakim, że znalazłem się w sytuacji straszliwej, kiedy muszę poświęcić honor dla obowiązku. No rzeczywiście to wyznanie pokazuje, pod jakimi ciśnieniami Stanisław August się znajdował. No i dlatego, jeśli z jednej strony jest takim jego bardzo surowym krytykiem, był profesor Jerzy Łojek, ale z drugiej strony dla symetrii warto by się zapoznać, jeśli już pana ta postać interesuje, to warto by się zapoznać z tą książką Stanisława Cata Mackiewicza, Stanisław August. Pan Hubert Nałęcz. Za jaką monarchią byłby pan, by była w Polsce? Coś na wzór czy to Rzeczypospolitej, czy może absoluty z typu francuski, a może klasyczna monarchia karlistowska? No, szanowny panie, Rzeczpospolita to nie była żadna monarchia, to była republika, jak sama nazwa wskazuje. Ustrój był republikański, a król był tylko takim, no miał tytuł królewski, ale był takim dożywotnim prezydentem, zresztą o bardzo ograniczonych uprawnieniach. No i o tym, że tak właśnie było i że Polacy doskonale sobie z tego zdawali sprawę, to świadczy scena, kiedy to delegacja polska z hetmanem Zborowskim przyjechała do Paryża, żeby pierwszemu elekcyjnemu królowi Henrykowi Walezemu zakomunikować, że oto został wybrany. Ale nie tylko mu to zakomunikować, tylko przedstawić mu warunki, na jakich tutaj ma swoje panowanie odbywać. No i ponieważ we Francji były trochę inne obyczaje polityczne niż w Polsce, to Henryk się wahał, czy podpisać to. Później każdemu królowi takie warunki przedstawiano od imienia Henryka, nazywały się one artykułami henrykowskimi. No i hetman Zborowski, widząc jego wahanie, powiedział mu sinon jurabis non regnabis, jak nie przysięgniesz, to nie będziesz panował. Doskonale sobie zdawał sprawę, że to nie król sobie wybiera naród, tylko naród sobie wybiera króla. A jak naród sobie wybiera króla, to znaczy, że on jest suwerenem, a różnica między republiką i monarchią polega na tym, że w republice suwerenem jest naród, a w monarchii suwerenem jest monarcha, bo jak sama nazwa wskazuje, to monarchia oznacza jedynowładztwo, więc monarchia to jest, są rządy absolutne. Albo jest monarchia, albo nie ma jej, bo to nam na przykład Wielka Brytania, no niby jest, tam mówi się, że jest monarchia, ale jaka to tam monarchia, chociaż pewne relikty takie ma, o czym się przekonałem, będąc w obcych krajach, na przykład na Nowej Zelandii, w Australii i Kanadzie, a więc w państwach, które należą do brytyjskiej wspólnoty, no to tam są oczywiście rządy, a jakże w każdym tym państwie jest rząd, premier, parlamenty i tak dalej, ale wojsko składa przysięgę na wierność królowej, a nie swojemu rządowi, więc pewne jeszcze relikty tam nawet i w Wielkiej Brytanii zostały, no ale to Wielka Brytania jako taka jest rodzajem takiej republiki z takim właśnie dziedzicznym prezydentem czy prezydentami wywodzącymi się, że tak powiem, z takiej sukcesji rodzinnej. Pan Cezary Książek. Czy po tym, jak USA pokazało na przykładzie Kurdów, gdzie ma sojusze, Polska będzie dalej będzie wierzyć, jak wierzyła w
1939, a potem 1945. No nie wiem, może dalej wierzyć mimo wszystko. Wiara góry przenosi. W związku z tym, jeśli już ktoś w coś wierzy, to żadne tam doświadczenia tej wiary mu nie zachwieją. Ale mam nadzieję, że jakiś taki troszeczkę powrót do rzeczywistości nastąpi. Nie chodzi o to, żeby Polska tam przestała być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, tylko żeby z tego sojuszu, żeby z uczestnictwa w NATO potrafiła osiągnąć korzyści, których niestety dzisiaj nie osiąga. I to z powodu nie tyle może żarliwej wiary, co safandulstwa. Inna rzecz, że skoro rządzą u nas osoby, które są absolwentami szkoły liderów przy Departamencie Stanu, to trudno, żeby one tam się kierowały specjalnie polskim interesem, a w każdym razie w przypadku konfliktu interesu między interesem Stanów Zjednoczonych a interesem Rzeczypospolitej Polskiej preferowały interes Rzeczypospolitej Polskiej. Nie po to ich zaproszono do szkoły liderów, nie po to ich tam wyedukowano, żeby takie później głupstwa robili. Proszę Państwa, pani Magdalena Franczuk: byłabym niezmiernie ciekawa dokładniejszej analizy Soboru Amazońskiego. To nie Sobór, to synod. I tego, co się dzieje naprawdę z Benedyktem XVI, jest więźniem, jest zastraszany. No nie wiem, jak ja bym takie tajemnice Watykanu, lochów watykańskich znał, to ja albo bym już nie żył, albo byłbym kanonizowany może, albo coś takiego. W każdym razie synod amazoński, obawiam się, że jest ogniwem w łańcuchu przedsięwzięć zmierzającym do stopniowego rozwadniania religii katolickiej. No i przy okazji rozwadniania samej instytucji Kościoła. To w jakiej atmosferze tam się to wszystko odbywało, tam jakieś bożki były prezentowane, jakieś pokłony tam przed nimi bili hierarchowie, no to widać, że to zmierza w kierunku takiej międzynarodówki szamańskiej, która oczywiście z żadnym rzymskim katolicyzmem nie będzie miała nic wspólnego, ale to mówię, że żabę gotujemy stopniowo, bo tak jakbyśmy ją wrzucili do wrzątku, to jeszcze by się opamiętała i wyskoczyła, a tak to nie wyskoczy. Pan Cystak LZ: zakładając, że byłby pan doradcą koła Konfederacji w Sejmie, jaki sposób postępowania doradziłby pan wielce szanownym posłom tego koła w nowej kadencji, aby zwrócić na siebie uwagę i przyciągnąć nowe głosy w przyszłych wyborach? No, jedną rzecz bym im doradzał, żeby nie wdawali się w jakieś takie pyskówki, tylko żeby byli opozycją merytoryczną, bo to zawsze robi dobre wrażenie. Oczywiście na tam obywatelach inteligentnych, bo na durniach, no to kto głośniej krzyczy, to uważam, durnie go uważają za tym większego patriotę. Natomiast ludzie rozsądni, na tych trzeba stawiać, cenią sobie właśnie opozycję merytoryczną. I myślę, że Konfederacja może sprostać takiemu zadaniu. Ten zespół, jaki jest, uważam za dobry i może być opozycją merytoryczną. Czy pojawi się jakaś możliwość wpływania na politykę państwa? Tego nigdy z góry nie można przewidzieć, ale gdyby się pojawiła, to dobrze by było być przygotowanym zawczasu, żeby tę okazję natychmiast wykorzystać, a nie wtedy dopiero dyskutować. Także tak bym im to doradzał. Pan Marcin: panie Stanisławie, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź w sprawie powstania państwa Izrael. Czy myśli pan, że taki układ w stronę narodu prawników byłby możliwy w dzisiejszych, bardziej cywilizowanych czasach? Z nieufnością obserwuję różne dziwne ruchy robione w kierunku Polski ze strony lobby żydowskiego. Czy myśli pan, że świat tym razem zareagowałby z oburzeniem,
i nie zgodził się na potencjalne zagarnięcie Polski przez Żydów. Z drugiej strony, po co Żydzi mieliby to robić, skoro już mają swoje państwo? No zacznę od końca. Szanowny panie, mam już 72 lata, a w swoim życiu tylko dwóch ludzi spotkałem, którzy uważali, że mają wystarczająco dużo pieniędzy, więc to co dopiero Żydzi, którzy tam no, nigdy nie są zadowoleni ze swojej sytuacji w świecie, zawsze coś im tam doskwiera, jak nie antysemici, to świeżpi i tak dalej. No, dlatego niezależnie od tego, czy mają swoje państwo, czy nie mają, to jak mają jedno, to dlaczego by mieli nie chcieć mieć drugiego? No nie tam, że tego, ale tak w arendę, żeby je wziąć. A proszę pana jeszcze tutaj, pan pyta, czy świat tym razem zareagowałby z oburzeniem i nie zgodził się. No wcale by nie zareagował z oburzeniem. Każde państwo by się cieszyło, że to nie one, że to nie ono pada ofiarą tej chciwości, tylko jest kto inny, więc żadnego oburzenia by nikt nie demonstrował. To tak się łudzili niektórzy Polacy, no między innymi generał Leopold Okulicki, który popychał wszystkich w 1944 roku do urządzenia powstania w Warszawie, że było ono wstrząśnie sumieniem świata. Nie wstrząsnęło sumieniem świata, a jak to Goebbels napisał w dzienniku, Polacy poznali niszczycielską siłę naszej broni. Także tu nie liczyłbym na to, że wie pan, żeby coś wstrząsnęło sumieniem świata, to najpierw musi istnieć jakieś sumienie, bo jak go nie ma, no to wstrząśnięte być ono nie może. A tak chyba jest, że świat nie ma sumienia i zgodzi się na wszystko, zwłaszcza jeżeli dotyczyć to będzie kogoś innego. Pani Agnieszka Jarczok. Jak to jest, że można sobie zmieniać partię po wejściu do Sejmu, jak się chce? Przecież to jest oszustwo wyborców. Tylko dlatego, że ktoś został podkupiony albo mu się odwidziało, to nagle realizuje inne postulaty niż te, które zaniosły go na fotel poselski. Uczciwie byłoby, gdyby taki odmieniony poseł zrzekł się mandatu na rzecz kolejnego z listy, który miał najwięcej głosów, albo niech siedzi cicho i głosuje jak każe partia. W końcu taki mamy system. Co pan o tym sądzi? No, sądzę, że to nieładnie, jak poseł tak robi, ale to też i wyborcy takiego posła powinni się uderzyć w piersi i zastanowić się, czy aby na pewno przemyśleli swoją decyzję, żeby popierać takiego filuta. No ale jest to wszystko zgodne z prawem, nieładne, ale zgodne z prawem. W związku z tym, no, dopóki to prawo nie zostanie zmienione, to posłowie będą takie wycieczki, takie peregrynacje sobie urządzali. Proszę zwrócić uwagę, że o ile na początku kadencji każdego Sejmu nie ma tam ani jednego posła niezależnego, to pod koniec kadencji można by z takich posłów niezależnych uformować całkiem spory klub poselski. No i to jest właśnie rezultat. Ja myślę, że posłowie, tak jak każdy inny człowiek, mogą zmienić poglądy w trakcie kadencji. Na przykład no, jakiś poseł został wybrany przez wyborców socjalistycznych, dlatego że im obiecywał, że im tam zapewni pół litra do obiadu, ale jak się trochę zapoznał z tym, jak państwo funkcjonuje, to mógł dojść do wniosku, że pół litra do obiadu to jednak nic dobrego z tego nie wyjdzie. No i przeszedł na przykład do takich ugrupowań, które opowiadają się za wolną gospodarką. No to by było dla państwa nawet korzystne, ale rzeczywiście taki poseł, no można by mu
postawić zarzut, że swoich wyborców oszukał. Ja w ogóle uważam, że mamy kryzys parlamentaryzmu w tej chwili. No i jednym z objawów tego kryzysu są takie właśnie peregrynacje, taka turystyka ideowo-polityczna. Ale na razie nic nie można na to poradzić, dopóki to prawo nie zostanie zmienione. Pan Marcin Marcin. Panie Stanisławie, mam kilka pytań o naszą konstytucję. To poważna sprawa. Czy uważa pan, że obecna polska konstytucja, tak zwana konstytucja Kwaśniewskiego, jest dla Polski dobra? Jeśli nie, to czy wystarczy zmienić w niej tylko pewne zapisy, czy może lepiej stworzyć od podstaw nową konstytucję Polski? To mogłoby stworzyć pole do popisu dla środowisk LGBT i tym podobnych. Czy w innych krajach też jest tak, że zapisy konstytucji mogą być uchylane przez ustawy? Proszę to porównać z systemem prawnym USA. No nie jest tak, że przepisy konstytucji mogą być uchylane przez ustawy. Konstytucja ma wobec ustaw charakter nadrzędny. Ustawy muszą być zgodne z konstytucją. Tu ustawy muszą być zgodne z konstytucją i na straży tego stoi, a przynajmniej powinien stać Trybunał Konstytucyjny. Rozmaicie to wygląda. Ale przede wszystkim nasze tutaj rozważania mają charakter czysto teoretyczny, bo znamy już wyniki wyborów i widzimy, że te wybory nie przyniosły nikomu tak zwanej większości konstytucyjnej, a więc posiadania takiego stanu posiadania w Sejmie, który wystarczyłby do zmiany konstytucji. W związku z tym no, myślę, że niektóre postanowienia konstytucji dobrze by było zmienić, no bo tak zresztą się stało, kiedy Unia Europejska kazała wprowadzić do ustawodawstwa polskiego tak zwany europejski nakaz aresztowania. No i to było sprzeczne, ten europejski nakaz aresztowania, bo on polega na tym, że na żądanie innego państwa członkowskiego mamy wydać naszego obywatela wymiarowi sprawiedliwości tego państwa. Tymczasem artykuł 55 Konstytucji zakazywał ekstradycji obywateli polskich. No i co się stało? Ano, konstytucja została zmieniona i nikt nie pyskował przeciwko tej zmianie. Wtedy też nie było większości konstytucyjnej, ale jak było trzeba, to się zrobiła. No i tu widzimy, jak nasz bantustan pod tym względem funkcjonuje. Nie ma co go porównywać do systemu prawnego amerykańskiego, bo to jest całkiem inny system. I proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy cykiel. Do zobaczenia na cykielu następnym.